Targi Wedding zainaugurowały sezon ślubny 2015. Organizatorzy zadbali o to, by w jednym czasie i miejscu zebrać projektantów, marki i firmy, które będą wyznaczać ślubne trendy. Każda panna młoda chce wyglądać pięknie. Makijaż to jeden z ważniejszych elementów. Pozostaje jeszcze wybór obrączek, no i tej wymarzonej białej sukni. Mam wrażenie, że wybór obrączek to jednak nie jest taka łatwa sprawa. To wszystko zależy od modelu, od szerokości obrączki, od Pani preferencji. Czy lubi Pani obrączkę delikatniejszą, czy lubi Pani obrączkę szerszą? Myślę, że obrączka musi być na tyle widoczna, aby sama w sobie ładnie wyglądała. Zastanawiam się, jak wybrać tę jedyną wymarzoną białą suknię? A o czym marzysz? Co Ci się podoba? Słuchaj, zdaje się absolutnie na Ciebie. Oddaję się w Twoje ręce. Dobrze, więc ja będę proponowała. Myślę, że to wyjdzie i poczujesz tą właściwą suknię, jak będziemy przymierzać je. Ale w tej kolekcji bardzo modne są, nie wiem czy lubisz, odkryte plecy. Takie są ultra kobiece, piękne, też zwiewne, delikatne tkaniny. Tutaj mamy właśnie taką suknię, którą oglądałaś, zauważyłam. Jest bardzo kobieca i ma bardzo seksowny rozporek. A właśnie, tak, super. A w ogóle myślałaś o długościach 3/4 bądź 7/8? Czyli takie w pół łydki? Wiesz co, raczej albo bardzo długa, albo krótsza. Okej, więc przymierzając zobaczymy, czy poczujesz tą właściwą. Myślę, że uda mi się sprostać swoim wymaganiom. Dobrze, to działajmy. Działajmy. Wybieranie sukni ślubnej to nie jest jednak taka prosta sprawa. Trzymam kciuki za wszystkie przyszłe panny młode. Ja z tą decyzją mogę jeszcze poczekać.